Co to za zwierzę? O, jaki dzik. No, przyrodniczego kwizu jeszcze najśmieszniejsze? Nie było. Że Krzywy wymyślał to intro. Tak, ja no, narcyzm. No, narcyzm. Aczkolwiek dzisiaj nie będziemy odgadywać kwiatków, tylko zwierzaki. A co, ty jesteś kwiatkiem? Takim mamy to tutaj, ja narcyz się nazywam. 10 przykładów. No. Tak, 10? Nie, przepraszam, 12. 12 przykładów. 12 przykładów. Bo czekaj, bo pokazuję już wam, ale jeszcze powiem widzom, okay, co chodzi. Musicie wskazać nazwę zwierzęcia. No, nazwę zwierzęcia, no. Okay. Zostawcie łapkę w górę. Momentami wydaje mi się, że może być śmiesznie. Albo, a może nie, nie wiem. No, kombinujemy z różnymi formatami. Zostawcie łapę, subskrypcję. Ja już chłopakom pokazałem. Wy też już pewnie widzicie. Tak, widzicie może pierwsze. Może lepiej, żebym skończył zwierzę gadać. Poproszę jakieś opisywać to zwierzę bez używania przekleństw. Imię jeszcze. Robert. Robert. Prosimy o subskrypcję. Rafał. Wszystkim prosimy o subskrypcję, bo te subskrypcje nam się zatrzymały na pewnym poziomie i nie rosną. Trzecie imię na R. Jest Robert, dobra, jest Rafał i... Już... Napisałeś? Trzecie imię na R. Daj. A napisałeś już odpowiedź? No tak. Bober. Trzecie imię na R, Bober. Bubl, tak, to jest bubl. Ja niech to będzie... Nad kapibarą się przez chwilę zastanawiałem, że myślę... Cholera, nie no, kapibara może specjalnie dał takim środowisku... wodnym, żeby nas zmylić. Ale czyli to nie będą mylące, tak? To będą normalnie prawdziwe. Nic nie powiem. To jest prawdziwe. Drugi przykład. To jesteś ty. Oczywiście Robert i Rafał są proszeni o łapkowanie tego. Łapkowanie? Słapkowanie? Połapkowanie? Polajkowanie. Rafał i Raimund. Room size. Dobra. No, to jest hiena centkowana. To jest hiena. Tak, hiena. 2-2. Ja jestem strasznie zły z biologii, jak coś, zawsze miałem problemy. Ja z tych wszystkich takich pseudo-ścisłych, co najmniej właśnie lubiłem biologię. No. Taki oto ktoś na trzecim przykładzie. To jest moim zdaniem krokodyl, a nie aligator. Nie aligator właśnie, ani ten na G. Gawlan jakoś się nazywał. Gawlan, ten trzeci. To jest też nam krokodyl, ale jest jeszcze trzeci na G. Nie, ja wiem, co ci chodzi. Ale to nie. Nie, jest aligator, jest krokodyl. To jest krokodyl. To jest krokodyl, tak, krokodyl, ale bardziej ma są masywniejsze. Krokodyl i jest i mają inne. No. Jest U, a nie. W sensie inaczej, tu jest V, jeżeli chodzi o paszczę, a nie U. No. Gawial. Gawial. Aha, to jest, gawial to jest ten. W Indiach chyba. A, okay. Gawiale są w Indiach i one mają takie. Już w ogóle bardzo wysmuklone. Mają... Tak, ale to się jeszcze inaczej nazywa. O, też. Mają taką ogromną. Gawial. A jak się nazywają te To jest gawial. To jest gawial. Tak wygląda gawial. Polubane, nie? Nie. No tak, mówić. Nie. Nie, to jest mem, stary. Nie, to nie jest mem, to jest prawdziwe zwierzę, stary. To jest AI, to jest gawial. Nie ma szans, żeby stary, normalne to jest zwierzę przecież. Patrz, w zoo. Podpływają gawiale. Nie, gawiale są cudowne. A zapomniałem nazwę. Gawial. To tak. Są też takie groźne drapieżniki? Dobra, 3-3. Są groźne. Czy to są roślinożerne? Na pewno nie. Krokodyle. Fasolkę szparagową jedzą. Czwarty przykład. Okej, okay, to ja widziałem w życiu już. Chociaż nie! To nie jest to. To jest to. Tak czułem, że Adam będzie tutaj błyszczał w tym quizie. Adam jest tym, nie? Adam chodzi do swojego ogródka i bada, jakie jest rodzaj gleby, no. Tak, to prawda, ale zakład, prawda. Nie śmiejemy się z tego. A. Nie, to zakład... Pamiętacie, jak w gimnazjum i w liceum tata mnie zaganiał za to, żebym kopał te takie dziury w ziemi? Nikt o tym wie, o co chodzi. Tak, w sensie, tak. W zasadzie bez celu, ale i żeby poszerzać... Plotką, tata Adama nie jest modlewcą. Żeby poszerzać tą dziurę za domem, żeby była ona coraz większa. Tam różnego rodzaju gleba była. No dobra, ja mam już. No. Powiem ci tak. No dobra, nie, nic nie powiem. Powiedz, bo ja nie jestem... Jest takie piwko, ale to nie jest to. O, no jest takie piwko. I to nie jest to, ale to było moje pierwsze skojarzenie, ale to nie jest to. Czekaj, teraz nie wiem, czy... Może ja mam źle. Nie wiem. Może ja mam źle. Nie wiem. Ten... Nie zdawał. W jednej z polskich letnich piosenek się ten ptak przejawia. Teraz nie pamiętam, tu ja teraz się starsza piosenka. Nie, o, to może mam źle. Bo ja początkowo myślałem, że to jest kormoran. Ale wycofałem się z tego pomysłu, bo uważam, że kormoran ma takie czarne za plecami i dałem rybołów. Nie ma takiej
ptaka jak rybołów. Kormoran. To jest kormoran. To jest kormoran? Nie! Rybołów. Czemu? A rybołów jest podobny chyba. Czekajcie. Musi sprawdzić. Rybołów. Ptak. Dobra, nie, jednak nie. Adam ornitolog, nie? Rybołów jest jednak drapieżny, to jest kormoran. Dobra. Może to jest samica kormorana. Piąta runda. Czyli pani kormorana. No, dobra, to jest łatwe. Jezus. No nie, no Nikoda, nie kompromituj się. Ja w ogóle jeszcze chciałem w pewnym momencie zrobić zasadę, że musicie wskazać nazwę zwierzaka oraz jego gatunek. Gdyby ten zwierzak był człowiekiem, to miałby na imię Jacek. Aby psajdak. Wiesz, to jest psajdak, to jest na tym był. Nie, no, serio, to chyba na tym wzorowany. Jacek pasuje do tego zwierzęcia. Twórca Pokémonów się wzorował na świecie. Tak. Ale są takie agresywne imiona, a są takie jakby uległe, nie? Adam jest taki uległy strasznie. Chociaż powiem ci, że to jest stekowiec. Akurat ten stekowiec potrafi wyrządzić krzywdę. Podobno. To nie wiedziałem. Stekowiec. Nie pamiętam, jak się nazywa. To jest stary dziobak, no. Dziobak. Dziobak. W życiu. Nie przypomniałem sobie. Ale frajda, słuchajcie. Dziobak. Kurczę, tego kormorana mi szkoda. Dobra. A dobra, to na tym był też wzorowany Pokémon. Ten... Jezus. O Jezu. Ja już wiem, jaki quiz przygotuję, jak będzie Jacob w Krakowie. Prawdziwe Pokémony? Co to jest za Pokémon? Masz? No, jeżozwierz. Jeżozwierz. Jeżozwierz, tak jest. Jakby to powiedzieć, teraz tutaj powinna wlecieć ile myślicie, przemowa że... Freda z Chłopaki nie płacą. Ile myślicie? No, kolejna runda. To jest easy. Chociaż, kurde. Ja też się wiem, co jest... ma. Ale wydaje mi się, że to jest... Dobra, niech będzie, no. Uważam, że to nie jest żaden serwal, tylko to jest ryś. Ryś. To jest ryś po prostu. Ryś, bo ma specyficzne decentki, nie? Na... Ja bardziej patrzyłem na uszy. No uszy też, ale bobkaty mają też takie uszy. Mam nadzieję, że daję nowe zdjęcie, ale szukałem... Przecież bobkat to jest ryś. Tak, tylko że te amerykańskie... One ryś amerykański, nie tylko, europejski. Tylko no. Nie są rysie, tylko to są... Są rysie też. Bobkat to jest ryś amerykański. A są rysie? No, tak mi się wydaje. A jak się nazywają te drugie jeszcze? Ryś europejski. Ale nie, nie rysie, tylko te podobne... Nie wiem, co ci chodzi. No, jak się nazywają? Są rysie i te drugie. Dajcie znać, o co chodzi te drugie. Pierdziele, czekaj. Serwale, ale to są mniejsze koty chyba. Żbik? O to ci chodzi? No nie, to nie, żbik inaczej, to jest kot, to jest mniejszy w ogóle, to nie jest bobka. To zaczyna rysia, dobra, bobka to jest ryś. Dobra. Amerykańskie po prostu. One są inne, one są całkowicie inne. One są takie duże, że jak staną... Żbiki? Są... Nie, rysie amerykańskie. Okay. Są... Właśnie żbiki są mniejsze niż rysie chyba. Żbiki są mniejsze, tak. I rysie amerykańskie nie mają centek, z tego co pamiętam. One są takie jednokolorowe. O kurde, bele. To jest z bajki, nie? Też. Nie wiem. Nie wiem. No nie, nie jestem pewny, czy to jest to, ale to mi się wydaje. Dobra, to mogą być dwie, ale wydaje mi się. To jest za duże na to. Ale małe za tamto. Dobra, wydaje mi się, że to jest za duże na norkę, za małe na kunę. To jest fretka, nie? To jest łasica. Fretka. To jest gronostaj. Gronostaj, o kurde. Dan ma z gronostajem. Tak? Łasica nie jest taka ruda. Takiego niepospolitego. Ale w sumie łasica, dałeś łasicę, to dama z łasiczką, dama z gronostajem. Trzeba byłoby zobaczyć, czy to się... nie ma jakiegoś wspólnego mianownika. Nie, chyba gronostaj łasica to jest coś innego. No raczej tak. Ja nie wiem. Zobacz, bo w zasadzie... Że raz nas tutaj jakiś nauczyciel biologii... Łasica, gronostaj. Okaże się, że łasica to gronostaj? Nie sądzę. Łasica. Ja pamiętam, było coś takiego. Pamiętacie takie tygodniki, jakbyśmy. Z rodziny łasicowatych. Ale to chyba nie jest to samo. Gronostaj i łasica. A fisz gronostaj. Nie, gronostaj od łasiczki. Latem do rudobrazowej łasicy bardzo podobny jest gronostaj. Okej. Okay. Te dwa gatunki. O, osobne wtedy gatunki. Głównie końcówką ogona. Gronostaj jest ona czarna. A. Zimą futerko gronostaje za wyjątkiem czarnej końcówki ogona, staje się białe. Okej. Okay. No to... okay. Ale wracając, pamiętacie taki magazyn? Może wy widzowie również. Zwierzęta ze 100-milowego lasu, coś takiego? Tam były takie naklejki, które się przyklejały. Było coś takiego, Było, ale... Tam, była, właśnie, byłem, tam była łasica też. Była, no. Dziewiąta runda. Ojej. Trochę strażnik z safari, tak bym to nazwał. Nie wiem. Tak. Kurczę, jak one się nazywały.
To jest Timon, nie? To jest Timon, tak. No. Ja się śmieję, ja nie wiem, czy ja mam dobrze na 100%, ale wydaje mi się, że ma, że tutaj nie ma pułapki. Nie z lemur. Nie, to jest surikatka. Tak. Surogatka, surikatka. Surikatka! To nie, to nie są surogatki, moi drodzy. Surikatka. Tak, surikatka. Tak, a jak lemur wygląda? Co? Jest taki w paski. A, okej. Król Julian, król Julian to jest lemur, a to jest Timon. Powiedziałem, że któryś z tych bajek właśnie był lemur, nie? Dziesiąta runda. Surikatka, tak. O kurde. No ja. To ma swoją nazwę? Tak. Tak, ale zapomniałem. Nie wiem, nie pamiętam. Ja też nie, nie wiem. Jakiś żuk, ale nie pamiętam jaki. To jest stonka. To jest stonka? To jest stonka. Chciałem powiedzieć, że na pewno nie stonka, także dobrze, że się wstrzymałem. To jest stonka. To jest stonka? Tak, tak. Stonki, znaczy, stonki żółte, są żółte, halo. Takie... Ale nie, nie ale myślałem, że jakiś większy, nie, jakiś większy żuk. Chociaż w sumie to jest duże powiększenie, no, teraz tak, widać. Więc... No dobra, okej, okay, niech to będzie stonka. 11 runda. No dobra, to jest spoko. To były jednostki w Heroesach 4. Modliszka. Modliszka. Modliszka, bardzo dobrze. Nie mieli z modliczką. No i ostatnia runda. Silne swoją drogą. Tego krótkiego chyba quizu. Żywcem. Tak, ale. Okej, okay. No to zapraszam. O kurde. Czyż nie, to nie jest. Ale nie wiem, nie jestem pewien. Kurde, nie wiem. Jest jakaś ryba, kto na ten. To jest jakiś tuńczyk. Myślę, że to jest jakaś tuńczyk, odmiana tuńczyka. Nie, to jest pewnie jakaś nie drabieżna ryba jakaś. Przysmak wszystkich z wyjątkiem Adama. To jest tuńczyk? Tuńczyk. Tak? Tak. Czyli dobrze. Tak. Tuńczyk jakiś. Ja no i to koniec. Mam 8, ale wygrałeś w każdym razie. O, jeden albo dwa punkty. Tyle, dajcie znać. Było to spodziewane. Tak, bo ja trochę więcej przy biologii. Jak się podobał biologiczny quiz, chyba pierwszy tychczas. Ci, którzy na przykład są jakimiś pasjonatami biologii, to nam na pewno mieli z nas bekę. Z tych rozkmin, które my tutaj mieliśmy. Ale to na marginesie. Dajcie znać, czy wam się podobał taki quiz. Może ja przygotuję następną wersję, bo mi się podobało. Siema. Hello.